kiedy te 3 tygodnie temu świat zaczął turlać się z górki, byłam w drodze. I o niczym innym tak bardzo nie marzyłam, jak o tym, żeby być w domu. Myślę sobie, że bez względu na to, jak wielkim podróżnikiem by się nie było, to w takim dziwnym świecie, w jakim przychodzi nam dzisiaj żyć, każdy ma potrzebę bycia w tej bezpiecznej przystani, wrócenia do gniazda. Więc wróciłam do Brisbane. To w Brisbane od 7 lat jest mój dom. Po powrocie poczułam się bezpiecznie. Poczułam się bezpiecznie zarówno w tych 4 ścianach, jak i wśród osób, które sprawiają, że czuję się jak w domu. Czym jest dom? Dom to takie miejsce, gdzie są wspomnienia na ścianach, gdzie w szafce jest ulubiona czekolada, gdzie są gary w zlewie, gdzie parkuje się samochód po długim road tripie. Dom to takie miejsce, gdzie można poczuć się gołym psychicznie i fizycznie. Dom to miejsce, gdzie można założyć kapcie albo szpilki. Dom jest przedłużeniem nas samych, a jednocześnie jest tym, co nas kształtuje. Bo czy nie jest tak, że czujemy się inaczej, że zachowujemy się inaczej w miejscu, które dzisiaj nazywamy domem, niż w miejscu, które fizycznie tym domem było kiedyś albo w sercu pozostaje domem do dziś, na przykład w domu rodziców. Dom jest miejscem, w którym nie powinniśmy się czuć dzisiaj uwięzieni. Dom jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się wolni i wdzięczni za to, że mamy wokół ludzi, którzy sprawiają, że czujemy się jak w domu. Tylko co wtedy, kiedy ci, których kochamy najbardziej, ci, którzy sprawiają, że czujemy się jak w domu, są na 2 końcach świata? Co wtedy, kiedy mamy 2 domy? Kiedy lecę z Australii do Polski, z Brisbane do Milanówka, do domu rodziców, do domu mojej siostry, w którym się wychowywałyśmy, czuję, że jadę do domu. Kiedy wracam z Polski do Australii, też czuję, że jadę do domu. No i dziś pojawia się we mnie strach, bo nagle świat, który przez ostatnie lata skurczył się do wielkości globusa, stał się planetą. I te 14 tysięcy kilometrów z Australii do Polski jest 14 tysiącami kilometrów, które nie wiadomo kiedy będzie można pokonać. Kiedy 7 lat temu wyjeżdżałam w podróż dookoła świata i ktoś się mnie pytał, czy się nie boję, odpowiadałam, że przecież zawsze mogę wrócić. Kiedy wyprowadzałam się do Australii i w mojej głowie pojawiały się takie obawy, sama sobie mówiłam, Julia, przecież zawsze możesz wrócić. Więc zadaję sobie pytanie. Czy tak naprawdę można mieć 2 domy, czy jednocześnie można mieć tylko 1? Takie rozmyślania emigrantki.